Powiem wam, że sam jestem w szoku. Jest opuszczone gospodarstwo, wypełnione maszynami, traktorami, motorami. Można tu znaleźć praktycznie wszystko. Od ponad 23 lat gospodarstwo jest już opuszczone. Zobaczcie, co to w ogóle za maszyna. Ale silnik jest, jest. Tu akurat jest puste pomieszczenie. Więc skupimy się na tych miejscach, gdzie można znaleźć coś więcej. Tutaj widzimy z daleka już traktor. Od razu idziemy tam. Paleciak zarośnięty, ledwo go widać. Zresztą jak wszystko tutaj. Tu jest nawet jakaś przyczepa. Być może dla koni. O, tu będzie lepiej przejść. Instalacja. Mamy i traktorek. O, proszę. Zobaczcie, jaka maszyna. Jestem pewien, że nadal działa. Tutaj wóz. O kurde, ile rowerów. Zobaczcie, że nikt się ich nie pozbył. Cały czas trzymał. Aż w końcu odszedł z tego świata i wszystko zostawił. O kurde. Mini kopareczka. Ale fajna. Ale traktorek ładny, na 100% działa, jest tylko troszkę zarośnięty krzewami, ale myślę, że wszystko z nim jest ok. Tu jedynie widzę, że jest przecięta instalacja, ale poza tym chyba jest ok i ktoś zostawił tu latarkę, zapomniał, ale jaja, ale ja mam taką samą. Zresztą już wam pokazywałem kiedyś w filmie. Ona kosztuje może z 5 euro, czy nawet mniej. Ten traktor to nie jest jedyny egzemplarz tutaj. Zaraz wam pokażę całą resztę. Tam już jest czyjaś. Tam już jest pole, na którym paszą się krówki, ale to nas nie interesuje. Idziemy zobaczyć traktor. Ale wszystko zarośnięte. Zobaczcie, tu kiedyś była pralka. I mamy kolejny traktor. Tu jeszcze jest jakieś przejście. Ogólnie gospodarstwo jest bardzo duże. Nie wiem, czy zdążę je pokazać całe, ale postaram się. Tutaj mamy rowerek. I kolejny traktorek. Zobaczcie. Widzimy krówki nawet. Dobra. Nie będziemy straszyć zwierzyny. No nie wiem, co to jest za traktorek, ale jest dużo mniejszy niż tamten. Zanussi. Sztućce. Dobra, idziemy tutaj tą alejką. Garaże są wypełnione różnymi przedmiotami.
domy mieszkalne. Muszę uważać. Tutaj chyba nic nie ma ciekawego, ale idziemy w miejsce, gdzie wiem, że jest coś ciekawego. Jesteśmy. Zobaczcie. Tutaj zaczyna się prawdziwa kolekcja motorów, motorowerów właściwie. Ten ma silnik w ogóle z przodu przy kole. Bardziej wygląda jak rower niż motor. Tutaj jest cheese. Całkiem fajny widok. Zastanawiam mnie, ile te motory mają lat. Motorowery, przepraszam. Idziemy dalej. Zobaczymy, co jeszcze znajdziemy na tym gospodarstwie. O kurde, tu jakieś dziwne przejście. Sprawdzimy. Wielka altanka. To już bardziej wygląda jak złomowisko. Zobaczcie, że tu cały czas auta jeżdżą. Być może ktoś sobie tu właśnie odkładał różne metale. Tu widać wszędzie aluminium. Sporo tego jest. Nawet widzę miedziane elementy. I tu wszystko na jednym gospodarstwie. A co tu dalej jest? Kolejne rowery. Dobra. Idziemy dalej. Tam dalej widziałem jeszcze kilka garaży. Na pewno je odwiedzimy za chwilę. To jest kolejny garaż. Zobaczymy, czy tutaj znajdziemy coś ciekawego. Prócz pajęczyn. Póki co nic nie widzę. Kierownica. Bardzo dużo narzędzi.
jakaś pracownia. Mnóstwo kabli. Tutaj co? Dobra. To chyba byłoby już wszystko. Chciałem jeszcze tylko zobaczyć tą mini kopareczkę. Być może uda się tam wejść do końca. Jest ona. Jest mini kopareczka. Ale fajna. Pośmigałbym taką. Dwa drążki, pewnie przód, tył, boki. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć eksplorację. Tym razem było to gospodarstwo opuszczone bardzo dawno temu. Jak widać, zostało bardzo dużo wyposażenia. Dlatego myślę, że warto było tu przyjechać. Na razie widzimy się na mojej kolejnej wyprawie. Trzymajcie się i do zobaczenia.